Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przyznało grant na zacieśnianie relacji między rodzicami i dziećmi. Beneficjentem Fundacja Edukacji i Rozwoju. Wciąż można się zgłaszać. Poszukiwani rodzice oraz dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Będziemy uczyć rodziców i dzieci spędzać wspólnie czas bez telefonu. Będą się uczyć biwakowania, rozpalania ogniska, łowienia ryb, przygotowywania sprzętu, takiego analogowego spędzania czasu, a przede wszystkim dbania o relacje rodzic-dziecko. Udział w wyjeździe jest bezpłatny, zaplanowano je na 4 wakacyjne weekendy w lipcu i sierpniu. Tymczasem wcześniej w Jeziorzanach, gdzie również zaprasza Fundacja Edukacji i Rozwoju, rusza sezon letni. Już 2 maja pierwsza oficjalna impreza, a później m.in. zmagania dla miłośników zdrowych, aktywności i przyjemnego wysiłku pod szyldem triatlonowej Legnicy. Fundacja Edukacji i Rozwoju w ramach projektu Triatlo Nowa Legnica organizuje triatlon. Tutaj to jest specjalny dystans krótki dla tych, którzy nigdy w życiu jeszcze nie uprawiali triatlonu, 1/8 Ironmana, ale również będziemy ścigać się na dystansie 1/4, jak również sztafety. Będzie też ekwatlon dla dzieci. Maj w Jeziorzanach zapowiada się ciekawie. Na liście imprez m.in. sztafeta firmowa wokół jeziora, w której można wygrać imprezę integracyjną czy rodzinne zawody wędkarskie.